NIK zwraca uwagę na problem dotyczący uczniów z Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego 2022 roku, ale uczą się zdalnie, przynajmniej teoretycznie w ukraińskich szkołach. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, po wybuchu wojny minister edukacji i nauki wydał rozporządzenie, w efekcie którego w resorcie nie gromadzono danych na temat takich uczniów. Nie wiadomo więc, ile dzieci z Ukrainy, które podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, nie jest objętych ani polskim, ani ukraińskim systemem kształcenia. Mówiąc najkrócej, nie wiadomo, ile z nich w ogóle przestało się uczyć. Rzecznik Praw Obywatelskich przestrzegał już w ubiegłym roku, że brak reakcji polskich władz w sytuacji, gdy prawo dziecka do edukacji nie jest realizowane, może stanowić naruszenie zobowiązań wynikających między innymi z Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.